Cześć, siemanko, z tej strony Retro Gaming Laptop, a dziś rozważymy pewien problem, a mianowicie część z Was do mnie pisała po ostatnim filmie z dyskami SSD w laptopach z interfejsem IDE44 pin, że taki mod może nie działać na starszym sprzęcie i część z Was też pisała z zainteresowaniem taką właśnie przelotką na MSATA, z dyskiem MSATA, czy to też ma prawo działać. Więc dziś tak naprawdę może upieczemy dwie pieczenie przy jednym ogniu, a mianowicie złożymy sobie taki właśnie dysk SSD składający się z Hynixa 128 GB, SH920 i takiej oto przelotki. I myślę, że zrobimy sobie tak. Dzisiaj na filmie sprawdzimy sobie, czy ten dysk działa nam w ogóle w tej przelotce oraz czy mamy tutaj możliwość instalacji takiego dysku w każdym sprzęcie ery IDE. Więc złożę sobie go tutaj w całość i nie przedłużając zbyt mocno, sprawdzimy sobie, jak on sobie radzi na laptopach z Pentium 1, na laptopach z Pentium 2, na laptopach z Pentium 3, po laptopy z Pentium 4, do laptopów z Pentium Mobile. Złożę go i zaczynamy. No i na pierwszy strzał, jakby mogło być inaczej, zrzutujemy sobie sprawność tego dysku na Dellu XPI. Dell XPI jest przedstawicielem pierwszych Pentium mobilnych MMX w laptopach. Dysk montujemy sobie w kieszonce. Zasadniczo tyle wystarczy. Sama kieszonka z dołu jest podklejona folią. Zresztą z drugiej strony dysku nie ma za bardzo opcji, żeby jakiekolwiek zwarcie wystąpiło. Dysk zamontujemy sobie tutaj od razu w kieszonce. Cyk. Zablokujemy. Otworzymy sobie nasz laptop, już sobie tutaj załatwię jakieś zasilanie i sprawdzamy, czy nasz dysk jest wykryty. Sam laptop nie wykryje pełnej pojemności dysku, możemy oczywiście to w jakiś sposób sobie obejść, zobaczycie sobie to w innym moim materiale, natomiast tutaj bardziej sprawdzimy sobie kwestię, czy ten dysk nam po prostu odpala w tym laptopie. Jak widzicie, dysk bez żadnego problemu został wykryty. Mamy tutaj internal hard drive 8423 MB. Dlaczego nie 120 GB? Ano dlatego, że tenże właśnie Dell obsługuje maksymalnie 8423 MB. Czy można to w jakiś sposób obejść? Tak, można. Zostańcie na kanale, zobaczycie w jaki sposób możemy sobie tutaj ten licznik, tą wartość oszukać. Natomiast tutaj nie przedłużając, przechodzimy do następnego laptopa. Następnym laptopem będzie laptop zbudowany w oparciu o procesor Pentium 2 i chipset BX440 Dell CPI. Jak widzicie, ogólnie Dell z Pentium 2 na chipsecie BX440 mają ewidentnie problem z wykryciem tego dysku twardego. Tutaj jest jakiś konflikt i tak na dobrą skalę nie wiadomo, czy ten dysk w ogóle jest widziany. Żeby może rozwiać tę wątpliwość, myślę, że spróbujemy sobie tutaj zbotować system do instalacji i wtedy mniej więcej będziemy mieli jakąś jasność. Sam BIOS w momencie próby wykrycia tego dysku się zawiesza, więc mając taki dysk włożony do kieszonki, nic nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić. Natomiast, no cóż, spróbujmy zbotować system i zobaczymy, czy system jakikolwiek dysk nam widzi. Niestety w przypadku laptopów opartych o chipset BX440 i procesor Pentium 2 mamy tutaj swego rodzaju bootloopa. Niezależnie od tego, co próbujemy zrobić, nawet nie próbuje nam zbotować z płyty, ponieważ ze względu na to, że ma tutaj jakiś konflikt na linii IDE, resetuje nam laptop w momencie przejścia testu samego BIOSu.
Więc jak widać, nie wszędzie możemy już zastosować tego typu dysk. Tutaj mamy ewidentny problem. Przejdźmy dalej. Dobrze, więc co mnie nurtuje? Nurtuje mnie zasadniczo fakt, czy problem dotyczy tyle procesora, co chipsetu, więc może sprawdźmy to na też BX440, ale zbudowanym w oparciu o procesor Pentium 3. No i słuchajcie, niestety mamy tutaj maksymalną konfigurację BX440, czyli Pentium 3 800 MHz i niestety nic tutaj chyba nie ugramy. Spróbujemy, sprawdzimy, czy sama płyta łapie również bodloop. Natomiast jeżeli tak, to możemy założyć, że tego typu rozbudowa nie jest w stanie nam tutaj podziałać na laptopie zbudowanym w oparciu o chipset BX440. Więc sprawdźmy jeszcze, czy łapniemy tutaj bodloop i sprawdzimy, jak to wygląda dalej. Swoją drogą dość dziwne, że wcześniejszy chipset bez problemu sobie tutaj jakby wykrywał temat tego dysku, a BX440 zachowuje się właśnie w ten sposób. No cóż, pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Trudno. Wiemy już, że wszystkie laptopy oparte o chipset BX440, niezależnie czy to Pentium 2, czy to Pentium 3, mają tutaj ewidentny problem. Natomiast cóż, no zobaczmy, co dalej. Dobrze, więc podnieśmy poprzeczkę. Mamy tutaj chipset Intel 815 i sprawdźmy, jak to wygląda w tym konkretnym przypadku. Zdążyliście już zauważyć, bądź też nie. Tutaj na Intelu 815 dysk wykrywany jest bez żadnego problemu i wykrywa jego pełną pojemność 128 GB. Co za tym idzie, Pentium 3, chipset Intel 815 i mamy wykryte pełne 128 GB bez żadnych dodatkowych kombinacji alpejskich. Możemy sobie tutaj na takim SSD IDE w przeplotce na MSATA postawić system operacyjny i w każdy sposób nim administrować. W porządku, skoro mamy sprawdzony Pentium 3, sprawdzimy sobie może Pentium 4. Dobrze więc, przechodzimy do Pentium 4, chipset 845 Mobile. No i zaraz pójdzie chwila prawdy, czy to nam w jakiś sposób podziała. No nie, nie chcemy naprawiać komputera, nie wiem co tutaj jest w napędzie, ale nic ciekawego. I jasne, nie ma żadnego problemu. Jak widzicie, mamy tutaj wykryte 128 GB, więc śmiało możemy tutaj założyć, że i Pentium 4 Mobile bez problemu odpali. Dostałem ostatnio od jednego z Was zapytanie, czy odpali w 640, a tutaj mamy Inspirona 8200. Słuchaj, nie dałem rady sprawdzić w 640, ponieważ 640 po ostatnim filmie z odbudowy zaliczyła drobnego faila, którego wytłumaczę w następnym filmie jej dedykowanym. Myślę, że sobie jak najbardziej z tym poradzę i 640 będzie wciąż sprawna w superstanie, natomiast na ten moment jest unavailable. Więc sprawdzam na DTR-ze zbudowanym dokładnie o ten sam chipset. Jeżeli tutaj działa, możesz mieć 100% pewności, że w 640 również działać będzie. Dobrze więc, no w przypadku tego dysku zostaje nam jeszcze sprawdzenie Pentium Mobile. Ze względu na to, że później już w drugiej literacji Pentium Mobile i w wyższych występował jeden chipset. Co za tym idzie, takiego problemu w wyższych literacjach laptopów mieć nie będziemy. Ok, nie przedłużając, przejdźmy do ostatniego modelu, który był wypuszczany ze złączem IDE. No i żeby nie było, że same Dele, to tym razem jakaś tutaj Toshiba. Jak widzicie, dysk zamontowany. Więc no cóż, sprawdźmy, czy to nam zadziała. Teraz. Jak tutaj się wchodziło do BIOS-u? Ale tak się wchodziło do BIOS-u. Okej. Okay.
No więc, co tutaj mamy? Mamy tutaj podstawowe informacje i przechodzimy tutaj gdzieś na page up, page down. Setup BIOS. Kurczę, no wykryło dysk. Natomiast czy wykryło pełne 120 GB? Tego nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Ale dysk jak najbardziej wykryło. Mamy tutaj wykryty dysk. Można założyć, że wykryło 120 GB. Dla pewności sprawdzimy sobie jeszcze na innym laptopie opartym o ten sam chipset. No i celem konfirmacji poprzedniego testu wrzucimy sobie Della C610, przepraszam, D610, który zbudowany jest w oparciu o dokładnie ten sam chipset, co żądana Toshiba. No i sprawdźmy. Mamy 128 GB HDD. Co za tym idzie? Chipsety z Pentium Mobile, chipsety z Pentium 1 i chipsety z Pentium 3 na Intelu 815 bez żadnego problemu ogarniają nam tutaj tą przelotkę. Natomiast co się tyczy chipsetu Intel BX440, tutaj mamy zdecydowany problem i na BX440 tej przelotki w żaden sposób tutaj nie uruchomimy. Myślę, że pokazałem Wam, jak ta sprawa wygląda i każdy z Was już teraz będzie wiedział, gdzie może sobie zastosować taki dysk, a gdzie takiego dysku zastosować sobie nie może. No i słuchajcie, na sam koniec niespodzianka. Powiem Wam szczerze, że nie dawał mi spokoju temat Pentium 2 i Pentium 3. Więc w związku z tym, że w ostatnim ASR-ze, którego robiliśmy, okazało się, że nie ma BX-a 40, a jest chipset Ali, postanowiłem sprawdzić, jak to wygląda w jego przypadku. No i ku mojemu zdziwieniu, jak najbardziej wykrył dysk twardy. Wykrył dysk twardy 8 GB 63 MB. To jest temat, który możemy obejść oprogramowaniem, który Wam pokażę w innym filmie. Natomiast nie wszystkie laptopy w oparciu o procesor Pentium 2 czy Pentium 3 będą miały problem. Jak widzieliście na chipsecie Intela 815 bez problemu temat jest wykrywany. Natomiast w przypadku Pentium 2 tutaj jakby rozwiązaniem jest, jak widzicie, chipset Ali. Na chipsecie Ali ten dysk jest wykrywany, biorąc pod uwagę, jak cichutko w tej chwili ten Acer pracuje. Powiem Wam, że to naprawdę jest mega retro maszyna, jeżeli wyposażymy ją w tego typu dysk półprzewodnikowy. Ok, więc jakby nie przedłużając, jeżeli filmik się podobał, łapa w górę, jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. A jeżeli pomogłem i uważacie, że ten content do Was trafia, myślę, że śmiało możecie rozważyć subskrypcję. Z mojej strony tyle. Dzięki. Cześć.